Ceny na rynku nieruchomości w 2016 powinny być stabilne. Na pewno mieszkania w granicach 30-50 metrów, czyli te najbardziej poszukiwane, będą utrzymywały ceny, może będą troszeczkę drożały, jeżeli będzie bardzo dobra lokalizacja, ale nie spodziewałbym się jakiegoś szaleństwa. Natomiast duże mieszkania, które są sprzedawane od paru lat, które zalegają w firmach deweloperskich, one mogą dalej, ich ceny mogą być dalej obniżane i jeżeli ktoś szuka mieszkania powyżej 100-120 metrów, to warto naprawdę się porządnie rozejrzeć, bo można znaleźć bardzo dobrą okazję i kupić duże mieszkanie za naprawdę niską cenę. Natomiast jeżeli chodzi o te mieszkania właśnie, na które jest największy popyt, 30-50 metrów. 50 metrów to 3 pokoje. Musimy pamiętać o tym, że w tej chwili ludzie niestety trochę wrócili do lat sprzed 89 roku, czyli małe mieszkania, ale dużo, dużo pokoi, czyli takich prawie klitek. W tej chwili, jak jeszcze parę lat temu, poszukiwaliśmy mieszkania trzypokojowego. Trzypokojowe mieszkanie musiało mieć około 70-80 metrów. W tej chwili trzypokojowe mieszkanie najlepiej jakby miało 50, no góra 55 metrów. Natomiast 30-35 metrów to jest mała sypialnia, salon z kuchnią.